Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Binding of Isaac God Mode i w dzisiejszym odcinku będziemy grali na Hard Mode z postacią Consivir. Bo czemu by nie? Niech będzie, że na razie jeszcze będzie Hard Mode, ale następny odcinek to ja wam nie daruję i w następnym odcinku wiecie gdzie ja idę, wiecie? No, na Grid Mode'a. Mi się na Grid Mode i mi się najfajniej gra w różnego rodzaju modyfikacje, bo tam najwięcej jest przede wszystkim tych wszelakich zmian, nie? Póki co... Oh fuck. Heretic Mode jest naprawdę chyba póki co najbardziej genialną modyfikacją. Ale zobaczymy, może jakieś inne modyfikacje także to przebiją, nie? No fuck. 11 monet to ja z chęcią wezmę. No nie mówcie, że teraz będę musiał jeszcze iść dookoła. Okej. Iść i szukać tego cholernego przedmiotu. I był tutaj. Czyli to jest postać, którą mamy Libra. Dostajemy tylko Sol Milka i... I dosłownie niszczymy wszystko, co? O! Faith up! I płonące bomby. Te wszystkie przedmioty są genialne. Czemu mamy Paleoroida jeszcze? Okej, pozwól się, że mojego kota wypuszczę, bo będzie mi zaraz tutaj miauczał. Niestety nie rozumie niektórych rzeczy mój kotek, ale... Chyba się już przyzwyczailiście, nie? Że on bardzo często występuje u mnie na filmach. Czy wspominam, czy narzekam, czy otwieram mu drzwi, czy zamykam. Wow, od razu to zrobiłem. Kurde, naprawdę, ostatnio na YouTubie się dzieją naprawdę dziwne rzeczy, nie? Tutaj znowu jakieś dramy, jakieś dziwne interesy niektórzy robią. A, może nawet nie będę tego wspominał na filmie. Może niektórzy się domyślą, o kogo może mi chodzić. No i niektóre rzeczy... W sumie tak patrząc na topkę YouTube'a to widzę, że niektórym dosłownie osobom jak dojdzie trochę tam więcej do sławy, czegoś coś więcej osiągnie, to niektórym po prostu dosłownie odbija, nie? Tears up. To niektórym po prostu youtuberom bardzo mocno odbija. O, czerwona arena. Znaczy, o tak. Trochę będzie problem, żeby powalczyć z tymi. Ale splash jest naprawdę dobry. Znaczy jeszcze dostaliśmy Tears Up. A Tears Up daje nam tak naprawdę Alsace Up, nie? Najbardziej w tej modyfikacji, co mi się podoba, to jest taka w Heretiku te łzy. Przypatrzcie się na te łzy, jak one wyglądają, jakie mają animacje i jaką mają kolorystykę, nie? Strasznie mi się podoba, to podoba, nie? W Heretiku to miało nawet lepiej to wyglądało, moim zdaniem. Pamiętacie tego Game Breaka, że miałem po prostu randomowe łzy, które jeszcze mi się krążyły wokół mnie, nie? Te kolorowe łzy to były tak mega fajne. Zresztą czym więcej się świeci, tym lepiej, nie? Dobra. Idziemy. Tutaj mamy od razu item, zobaczymy co dostaniemy. Dobra. Czyli raz to przyciąga, raz to nie przyciąga. Nie powiedziałbym, żeby to był jakiś mega dobry item, ale ten item potrafi czasem coś tam podmienić na coś bardzo fajnego, nie? Wood. Pierwszy raz widzę. Naprawdę pierwszy raz widzę. Okej, czyli to ma większy... ten hitbox już myślałem. Teraz na lewo. Może jakiś fajny item dostaniemy. Pigułkę ryzykujemy z pigułkami. Pheromones.
Nic ciekawego. Teraz tutaj na dół. No w sumie de facto. Okej. Dajcie mi sol milka, nie? Soy milk jest genialne w połączeniu z Librą. I to dopiero Alfa 3K mi uświadomił, że to właśnie... Nie, już miałem kiedyś Librę i Soy Milka. Ale Alfa 3K mi to o tym przypomniał, że właśnie takowe kombozy są najlepsze. Niby Soy Milk, beznadziejny item, totalnie beznadziejny. Ale w połączeniu z Librą to jest po prostu uber power, nie? Totalnie. Okej. Tak średnio bym powiedział. To możemy brać. Będziemy wyglądali lepiej przede wszystkim. Podmienia nam soul hearty na blacharty. Poza tym dostałem jeszcze jeden malutki ten... Tears up, nie? Dobra, zbierajmy te itemy, bo bez itemów to my daleko nie ujdziemy. Jeżeli chcemy pokonać tego ostatniego przeciwnika, to naprawdę musimy zbierać zresztą nie wszystko. Ale czy jest to wykonalne, żeby było tak łatwo pokonać? Chyba raczej nie. Okej. A, myślę, że jeszcze jedna fala będzie, już się pogubiłem. Okej. A, jaki malutki. Nawet go nie zauważyłem na samym początku. Góra. Okej. Dobra, lecimy teraz na górę. Dobra. Bombs Arki. Tego i tego mam w miarę dużo. Więc mnie nic nie bolało. A czym mnie ta podmiarka nie zaboli? Wiadomo, klucze są bardzo istotne w tej grze. Bez kluczy to my po prostu nie mamy żadnych itemów. I to jest właśnie najgorsze. Na szczęście mam tyle tych kluczy, że starczy do końca gry, nie? A, jeszcze jedna kwestia. Kurde, zapomina mi się czasem niektóre rzeczy wspomnieć. Wspomnieć niektóre rzeczy na samym początku filmu, bo pewnie niektórzy sobie przewijają na te ciekawsze momenty, kiedy się bardziej ten gra potoczy. To zawsze po prostu niektóre rzeczy napominam w trakcie, w środku filmu, a potem ludzie się pytają mnie po milion razy. Ach, bywa. Okej. Miałem nie powiedzieć, żeby jakiś to był zaje fantastyczny item marzeń. Ale powiedzmy tak, no, w niektórych sytuacjach może być bardzo przydatny, kluczowy, nie? Zwłaszcza po tej modyfikacji wiemy, że tutaj trzeba zbierać już to nie wszystko, bo być uber power może być po prostu niewystarczająco. I tak trzeba mieć po prostu dosłownie wszystko. Nie będę ryzykował i tam wchodził. Totalnie się to nie opłaca. Totalnie, tak totalnie, totalnie. Złote bomby. Kuszące. Dobra. Aha, to ciebie zmniejszyło, ja się dziwiłem, czy jesteś tym polepszonym tym przeciwnikiem. Rozwalamy. Rozwalamy. Nie, to bierzemy. To także bierzemy.
damage up, czyli all stats up praktycznie. Jest czymś naprawdę świetnym. O! Dobra, teraz możemy się wycofać. I lecimy dalej. W sumie jestem ciekawy, jak tutaj będzie wyglądała gra Keeperem. To musi być dopiero przewalone. To naprawdę musi być mega, 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 mega przewalone. W sumie, jakie mi ciekawe modyfikacje jeszcze zostały? O! Na przykład The Agony of Isaac, Savior Isaac, to są inne chyba te z fajniejszych modyfikacji. Nie wiem, czy coś jest jeszcze aż tak bardzo fajnego. Zresztą wy wiecie, nie? Bo wy zawsze wszystko wiecie, ludzie. Toxic Blood jest fajny. Czym więcej obrażeń dostaniemy, czym większy Arsat A będziemy posiadali. Dobra, szkoda, że tam nie możemy wejść. Tędy tym bardziej. Oj, olo. Oj, ludziska, nie? Fuck, nie dostawaj tych kowato obrażeń, co? A nie, Toxic Blood to jest to, dobra, mi się pomyliło z Rage'em. Dobra, Mole Spear. To może być jeszcze przydatne. Więcej damage potrzebujemy, więc jakichś konkretnych itemów. Znaczy więcej. O właśnie, ta pigułka Alsat's Up and Shuffle teraz jest mega... mega pigułka. Strzykawka jest mega dobra. Ciekawe pomieszczenie. Ale wolę nie walczyć. Naprawdę. Bo to się mogłoby się dla nas źle skończyć. Okej. Dobra. Dobra, padam. Padajcie wszyscy. Okej. Dobra, szybciej padł z pocisków niż ten. Ale to jest zabijające, nie? Pierdliwa walka z wiatrakami, która się nigdy nie kończy. Orzesz ty, dziadu. Szczerze, zaryzykujmy, poprzerzucajmy. Biorę. I to na razie tyle. W sumie mógłbym poprzerzucać, żeby sprawdzić, czy potem mi się opłaca tutaj kompletnie wracać, nie? Ale... Okej. Dobra. I jest bardzo okej. Szarżują, ale my sobie damy radę. Pomału do przodu. Nic, zostaliśmy, to lecimy na bossa. Może na bossie dostaniemy coś fajnego. Albo z Devil Roomu. Okej. Nie chcę dostawać obrażeń więcej. Okej. To jest jakby świetna opcja, ale...
strasznie się muszę tutaj spinać. Kurde, ile on tego nas... Fak, dostałem. W najbardziej kluczowym momencie, nie? Ile on może tego nafarmić? Myślę, że ma po prostu jakiś limit ustawiony, nie? Bierzemy to, bo to jest shot speed i damage up, czyli daje mi podwójną statystykę, a wiadomo, że mamy librę. No, szalamy coraz szybciej. Nasze łzy zaczynają być coraz większe. Widzę to. Okej. Okej. Żadnych serc. 4 piny albo 3. Piny jakieś ulepszone trochę. Dobra. Upierdliwa walka. Okej. Zresztą jak się nie ma damage'a, to jest naprawdę koszmarna. O, podwójny blachard. To jest coś, co ja naprawdę rozumiem. Dobra, lecimy na lewą stronę. Okej. Dobra. No teraz lecimy na górę, nie? Fuck. Nie spojrzałem w bok. Nie spojrzałem w bok i się stało. Oni się powinni ranić wzajemnie tym laserem, żeby było trochę łatwiej. Tak, że się człowiek męczy nie wiadomo ile. A są bossowie przecież, którzy tak się ranią, nie? Ranią innych. Więc nie rozumiem, czemu to czasem na moby nie działa. Okej. Dobra. Tędy. Okej. W dalszym ciągu nic. To teraz lecimy sobie może na dół. Okej, może się tutaj uda. Ale ta walka jest naprawdę męcząca strasznie, nie? Okej. A nie zapominajmy, że on się jeszcze rozwala i będzie coś innego jeszcze wyskoczy, nie? Niby Libra bardzo fajny item, ale z drugiej strony to tak bardzo wydłuża nam, żeby mieć ten damage up taki solidny. Gorzej, że te statystyki nam po prostu mieli na wszystkie, porówno. Fuck. Okej. Tędy na dół. Okej. Świetna zabawa, 10 na 10. Dobra, to teraz lecimy na górę.
Tędy. Czuję ciężko. Bardzo ciężko. Dobra, to teraz jeszcze tutaj z wami. Ale jakie szczęście w nieszczęściu. No właśnie, że tych pająków tutaj naprawdę dużo nie narobili. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży plus. Okej. Wchodzimy do sklepu. W sklepie mamy gryzioszka. I bardzo złe przedmioty. Raczej przedmioty fajne, ale w żaden sposób nie przydatne dla mnie. Okej. Może jednak powinienem wycofać się, co powiedziałem. Jednak itemy, które są bardzo przydatne, a czyjś rzeczy. I wszystko znajduje się tutaj? No popatrzcie, ludziska, nie? No nie wierzę i dopiero tutaj wszystko będzie. Okej. W sumie zadał mi połówkę, a dostałem całą, nie? Nie powinienem aż tak narzekać. Jest okej. Jest naprawdę bardzo okej. Bardzo się nie opłacało. Widzę. Bardzo, bardzo. Tylko najgorsze jest to, że ja dalej nie pójdę, nie? Ale jakieś tears upy, cokolwiek, nie? Tak to zazwyczaj mi to podlatuje, nie? Zazwyczaj jak to mam jeszcze wymaksowane tak, że się tego już nie da. Degas? Okej. W niczym to nie pomaga. Totalnie w niczym. O nie, co za zło się trafiło. Dobrze, że na środek chociaż. Okej. Dobra. Bardzo okej, porozwalałeś sobie swoje kamraci. Udało się i mamy... Niby jeszcze mamy podwójny item, żeby w razie czego coś wybrać, co nam być bardziej odpowiadało pod nasz styl gry, żeby się układały jakieś kombosy i co? I tak dostajemy nic. Dobra, na szczęście będziemy mieli bardzo dużo zdrowia. Aby jednak przetrwać do momentów, kiedy coś dostaniemy. A może jednak nie. Może jednak nie. Okej. A pieniążek, pieniążek. Lecimy tędy. I pokonujemy tych. Dobra, musimy tutaj wejść. Jest to bardzo, bardzo złe, co tutaj znaleźliśmy. Dobra. Dobra, dobra. Czyli więcej de facto straciliśmy. Hmm.
To mogę rozwalić? To mogę rozwalić. Musimy brać to. Obkupić ją kilka razy. Bierzemy. Piątak, czyli możemy kupić jeszcze jednego. Kurde, to był Alsat. Ten też może być. I to jest coś, co naprawdę bardzo, bardzo mi się opłacało. Niedużo mi to uzdrowiło. Dało mi Alsat Upa. Jesteśmy wielkoludami. I to takimi dość. Okej. Ale naprawdę zaczynamy teraz już kosić ich przeciwników. I to jest bardzo, bardzo w porządku. Tak, chcę wejść tutaj, koniecznie. Znowu te dziwne pomieszczenie, które za bardzo nie wiem, co ono robi, ale się dowiemy. Kiedyś tam. Na razie jestem zdeterminowany, żeby przejść tamten poziom. Okej. Tego jest więcej. Że tylko jedno. Dobra, trudno. Okej. Dobra. No nie mogę, nie? Serio. Ale kolejne pomieszczenie, w którym mamy... W sumie tylko się to zwróciło. Nic więcej. Okej, czyli musimy przejść przez to upierdliwe pomieszczenie. Bardzo upierdliwe. Okej. Bierzemy to, lecimy dalej. Okej. Nakładanie Fira też jest spoko, przyjacielu. Mógłbyś je skamienić, nakładać Fira, cokolwiek. Ja wiem, że mam szczęście. Może jednak nie. Nie w tym. Nie w tym epizodzie. Okej. Dobra. No teraz lecimy sobie na dół. I na dole mamy to. Czyli musimy się jeszcze przejść i pozwiedzać. Czyli najgorzej. Dobra. Tędy. No na haszu to my nie zdążymy. Na nic my tutaj nie zdążymy. W sumie też wypadałoby zobaczyć, jak ten bożoraż wygląda, czy się też pozmieniało. Okej. Gemini, myślę, że to jest ten, że Tears Up i to odsuwanie. Zapominają mi się te artefakty czasem. I tutaj widzimy, że jednak nie mamy takich bardzo dużych obrażeń. Okej. Nie mam zamiaru narzekać na Blacharta. Totalnie nie mam zamiaru. Iha. Dobra. Okej. Dobra. Właśnie kiedy sobie teraz tak siedzę, tak sobie walczę z tym bossem
i nagle zaczynam mieć obraz filmu, który tam planuję od dłuższego czasu, żeby nagrać. Kiedy Wena ci przychodzi do nagrywania, kiedy nagrywasz. 10 na 10. Dobra. W sumie całkowicie nie jestem skupiony na tej walce. Wiecie co? To ja zmienię modyfikację, bo jednak te walki tutaj są naprawdę za długie. Te odcinki się tak dłużą i w ogóle nie. Może bym wrócił na moment do Undertale. O nie. Co? Okej. Raczej to nic dobrego nie wróży. To zobaczę, co tam pisaliście za modyfikację wcześniej. Sobie podmienimy pliczki na szybko. O, już na sam początek muszę walczyć z bossem, naprawdę. Maksymalne skupienie. Zwłaszcza, że nasza postać jest jeszcze wielka. Okej. Dobra. Dobra. Lecimy na górę. Pewnie spróbuję sobie te The Agony of Isaac albo Sever Mode. Obydwie modyfikacje brzmią bardzo, bardzo interesująco. Ja tak patrzyłem. Mam nadzieję, że polecicie mi trochę więcej tych modów, zanim ten Isaac Plus będzie. Tak jak mówiłem. Okej. Ale się oni dziwnie odbijają. Strasznie. Mhm. A, oni nie mają tych wielkich skoków, dobra. Walka jest tak... Ja się staram się, żeby te Gemini tak także bił. Było to chociaż odcinkę trochę szybciej. Ale ciężko. Po prostu ciężko. Okej. No już mam tylko połówkę serca, nie? Czuję, że raczej mi się już nie uda. To mi się na nic nie przyda. O, dobra, to dostaliśmy dodatkowe życie. Świetnie. Ale czy to nam pomoże? Chyba już raczej nie. To też nam nie pomoże. Jeszcze w złą stronę, co? Okej. Sawier czy Agoni? Szkoda, że nie mogę tak teraz zrobić ankiety, nie? Bo to jednak jest odcinek na sobotę, jeszcze muszę nagrać na niedzielę i poniedziałek. Bo potem nie ma jak. Co? Ja nic nie zauważyłem kompletnie, żeby było. Okej, to sobie umarłem. Dość. Zwłaszcza, że jeszcze tych pająków wcale nie widać. O! Dobra. Świetnie. Umarł w butach. Tego się już nie da przejść chyba. Okej. Ale bardzo ciekawa postać. Tak swoją drogą.
By taka postać była w nie aż takiej ciężkiej modyfikacji, to byłoby naprawdę okej. Teraz nawet nie mam jak się uleczyć, nie? Dobra, to lecimy teraz na górę. No niby może, ale to jest szansa tak mała, że aż się kompletnie nie opłaca tak na chamo przedłużać. Kiedy mi się klątwa załączyła? O nie, piny. I to trochę inne. Z tego co widzę. Się naprawdę skupiał, żeby dojść jak najdalej, żeby się potem nie pisali, że specjalnie przegrywam, żeby szybciej skończyć odcinek. Nie, nie, nie. Prawda jest zupełnie inna. Okej. Nie zdążyłem. No nic. To byłoby na tyle z tej modyfikacji. Póki co trzymajcie się ludziska i w niedzielę najprawdopodobniej zobaczycie już inne modyfikacje na kanale. Na razie.